Hej, cześć, siemanko, mordeczki, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Rogalik, witam was w kolejnym materiale na moim kanale. Dzisiaj jak zwykle możecie wygrać tego skina, wystarczy zostawić szybko łapeczkę w górę, komentarz z tym, co mogę poprawić w swoich filmach, jak ten film wam się podobał oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, bo wiadomo, że giveaway'e są dla moich subskrybentów. Warto subskrybować kanał. Dzisiaj mam dla was 5 skinów, które przeszły do historii w Counter-Strike'u Global Offensive i bez zmiennego pierdzielenia będziemy przechodzić sobie do filmu. Pamiętajcie, że pierwsze 1000 łapek w górę pod tym filmem to oczywiście podwójna szansa w giveaway'u i pamiętajcie, że im szybciej to 1000 łapek będzie wbite, to będziemy mogli zafarbować włosy na jakiś kolor w następnym materiale. Także nie przedłużam, cześć! Pierwszym skinem w dzisiejszym materiale będzie to niewątpliwie jedna z akcji, która zapadła nam w pamięci. Będzie to akcja Kukliego vs Pasza Biceps w finale 2014 roku na ESL1 Cologne, kiedy to Kukli zabija Paszę w całkowitym skoku i bez problemu go pokonuje, rozbroja bombę i dzięki temu Virtus Pro przegrywa ten turniej. Sami dobrze pamiętacie, że jest to akcja, która zapoczątkowała bany pro playerów na pro scenie i sami wiecie, że ta akcja przeszła do historii. Ja próbuję przypomnieć wam tą akcję w tym momencie, sami zobaczcie ją na ekranie. 15. But let's find out. As Taz up on A, bomb on long, crosses over Pasha, but Happy is there to challenge. Happy finds Taz, it's all on Pasha now. 1v2, don't tell me he can do this. He gets the tag, he's not going to find. There we go, Pasha. 1v1, Kelly against Pasha, the two players who've stepped up phenomenally for their side. To secure the final kill in that round. Oh no. Drugą już dzisiejszą akcją będzie to Hiko Inhuman Reactions na ESL1 Cologne 2014, dzięki której tak naprawdę P2000 przeszło całkowicie do historii. P2000 Cortisera, której użył Hiko, została wyświetlona ponad 2 miliardy razy, jeżeli chodzi o tą akcję. Sami zobaczcie, jak zabija on Getrite'a, a w tym momencie przypominam wam tą akcję, chociaż wielu z was, nowych graczy, może jej po prostu nie pamiętać, gdyż jest to akcja z 2014 roku. Serdecznie zapraszam. Jeżeli dotrwałeś do tego momentu filmu, napisz moment w komentarzu, a ja przypnę ci serduszko. Kolejną akcją w dzisiejszym materiale będzie to akcja Neo w Da Dreamhacku Open 2016, Neo vs Dignitas 1 vs 5, a skin to AK-47 Elite Build. Na Elite Buildzie sami wiecie, że Neo bardzo długo grał i skin ten przeszedł do historii, bo dał on zwycięstwo w meczu z Dignitas, podczas gdy Neo po prostu zabił sobie 5 graczy jak gdyby nigdy nic i wygrał klacza, dając tym samym zwycięstwo drużynie Virtus Pro. One left, you know, 1-on-4. Dignitas deciding it is not over yet. They want to fight and they want to continue to battle into overtime. And the money for Virtus Pro, if they lose this round, which it certainly feels like they will, they're gonna have just as bad a situation as Dignitas just did. Neo very nearly lands the second one, will through the wall. And now with this smoke, he can get the bomb planted. The problem is Dignitas have a lot of grenades still at their disposal. Kevlar and AKs. So we've seen Neo pull off clutches. We know this guy is an unreal talent. Can he put that talent to use? They have two smokes left, and that's a really big problem for Neo because he has a Molotov, and I bet he would love to use it to buy time, but they've already smoked down the bomb. There's another headshot coming through. He'd have to go to the ace clutch into winning the semi-finals here, looking for another spray. Neo's gonna get it. He goes for more. Spray for the one. He's out of bonus. Neo! Are you kidding me? He picks it up. I kolejnym już skinem w dzisiejszym materiale będzie to skin Karrigana AWP Hyper Beast, którą prawie ugrał mecz na Cloud9 na IM-ie San Jose. Była to bardzo bliska akcja, ale niestety niefortunnie został zabity przez Smoke'a. Akcję tą bardzo dużo osób wyświetlało po kilkanaście razy, bo zobaczyli, jak pięknie Karrigan zagrał w tej sytuacji. Sami zobaczcie akcję w tym momencie. And they could very well be doing it. Songas takes out the vice. It's falling apart. TSM, though, Kerrigan's not done. 3 kills for him, holding it. And he's got that bomb out in the open as well. So it's not going to get any easier here for Cloud9. Fresh smoke. And this is now just going to funnel Cloud9
right into his crosshairs. He hears him stomping around on the other side there, and he's actually going to go aggressive. Point blank, and now the 1v1. Is it actually happening? Quad kill. Is it the ace clutch for Kerrigan? He goes to his frame, but it's not going to do it. Shroud is there to save him. No i ostatnim już na dzisiaj akcją będzie to znowu Hiko z jego Inhuman Reactions, a tym razem jego skin to Tech9 Toxic, którym pokonał 5 przeciwników podczas jednego z meczy. Jest to akcja najbardziej popularna praktycznie na polskim YouTubie i w dzisiejszym materiale, ponieważ Hiko zrobił Techiem naprawdę niesamowite rzeczy. Sami zobaczcie, jak to wyglądało. There aren't any for Sponsorless. They didn't have enough money or they've already used them. There's one Molotov going in now. The kills start to trickle in for Sponsorless on the TP side. It will once again just be Hiko. Is he about to pull off the Alamo? He's got three from behind Quad. Can he find a fourth? He gets the fourth. He's on for the eighth and he gets it! What? Dzięki Wam bardzo za oglądanie tego materiału, mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał i że zostawicie pod nim łapę w górę, komentarz oraz subskrypcję, bo to bardzo motywuje mnie do dalszej pracy na YouTubie. Dzięki Wam bardzo, że byliście ze mną, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych materiałach, cześć!